Słuchajcie, koniec wiersza. Czy jestem jako Katarzyna elegancka? Słuchajcie, no to proszę bardzo. Powiedz mi, Antoni, o czym był ten wiersz? O czym był ten wiersz, Antoni? O? O czym? O płeci. Antoni, ja chyba muszę się przypomnieć, kim ja jestem. No właśnie, teraz wróciłem do was. O czym był ten wiersz? Grażyna, o czym? Kichaniu. O kichaniu, bardzo dobrze. Kto miał ten katar? Piotrek. Katarzyna. Katarzyna, dobrze. Słuchaj, a Antoni? Antoni? Słyszysz mnie, Antoni? Antoni, to chyba śpisz jeszcze, chłopie. Antoni, a czy znasz jakąś Katarzynę w naszym ośrodku? Jak się nazywa? W Kościele Świętej Katarzyny. W Kościele Świętej, aha. Słyszeliście? No, słyszeliśmy. Katarzyna, bardzo dobrze, Antoni. Katarzyna Święta jest w Kościele. Słuchajcie, spróbujmy sobie prześledzić po kolei, co było w tym wierszu, dobra? Dobra. Spotkał katar Katarzynę. Katar leci skąd? Z nosa, bardzo dobrze. Proszę zobaczyć mój nos tutaj, tak? Grażyny nos też widzę, elegancki, dobra. Katar leci z nosa. Później sprowadzono wnet... Kogo? Kto leczy katar? Do... Doktora, tak. O, Kasia Domagasia jest z nami, widzę. Okej. Sprowadzono wnet doktora. Później... Ten doktor ją chciał wyleczyć, nie? Dobrze mówię, nie? Kasiu, Domagasiu, słyszysz mnie? Tak, bo mamy sytuację w wierszu taką, że właśnie wiersz jest o Katarzynie, co miała katar. I przyszedł do niej doktor, terpentyną grzbiet jej natarł, lekarstwem, ale po chwili sam miał katar. A psich! A później ten doktor poszedł do adwokata, do urzędu, a tam właśnie były święta. I nakichał mu do miski, słuchajcie, z flakami, z kiełbasami, proszę. Antoni, powinieneś się obudzić, bo kiełbasa tutaj jest. Antek! Antoni! Kiełbasa. O, właśnie, kiełbasa. Miał michę pełną żarcia ten rejent. A doktor co mu zrobił w tą michę? O, psik! Kichał mu w tą michę. I co jak się kicha, to co się dalej dzieje? Zara... Zarażanie, tak? Tak jest. I od rejenta poszło dalej, bo się goście pokichali. I później kichało już całe miasto. Wszyscy kichali. No to słuchajcie, spróbujmy wszyscy zakichać. 3, 4. A psik! A psik! A psik! Antoni, kichnijże. Antoni, kichnij, a psik. Sabina, bardzo ładnie kichasz. Kamina, dawaj. Sabina, dawaj. A psik. A psik. A psik. Dobrze, Grażyna. Piotrek, a psik. A psik. A psik, ale co to tak porządnie, żeby ci katar leciał porządny. Kasia, kiknij a psik. Katarzyna. A psik. Psik, dobra. Słuchajcie. Wiersz jest o tym dlatego też, bo
Bo okazało się, że Katarzyna miała katar, no i zaraziła wszystkich, nie? I teraz też mamy coś takiego, że no zarażamy się, możemy się zarazić, nie? Proszę bardzo, szalony poeta tutaj jest w masce, żeby was nie zarazić, nie? No, założyłem sobie, Piotrek, maskę, ty nie widzisz, żeby jak do ciebie mówię, to żeby... O, psiek! Nie kiwać na ciebie, Piotrek. Tylko, że Piotrek, przecież ja nie muszę nosić maski teraz, bo przecież przez komputer was nie zarażę, prawda? Zarażę was przez... Sabina, zarażę cię przez komputer, czy nie? No nie zarażę cię przez komputer, Sabina. Nie zarażę cię, nie. Kasia, zarażę cię przez komputer? No bardzo dobrze, Kasia domagasia. Katarzyna, a wiesz, że to był wiersz o tobie? Troszeczkę się spóźniłaś, ale to był wiersz o Katarzynie, co miała katar i zaraziła całe kurcze miasto. No ojej, właśnie. Jakby miała tego koronawirusa całego. Słuchajcie. Co, Kasiu? Co chciałaś powiedzieć? Zajęcia, no są teraz zajęcia, tak. Teraz chciałbym, żebyście pomyśleli, jakie... Piotrek Włoch, pytanie jest do ciebie. Jakie Katarzyny mamy w ośrodku? Piotruś? Dobra, a ty jesteś Piotruś? Laskówna? No, zaraz ciebie zapytam. A Laskówna podciągnęłaś dziś skarpety? Podciągnęłaś skarpety? A jaki Marcin? Jestem szalony poeta, tylko głowa. Nie ta, bardzo dobrze. Piotrek, dobra, teraz cisza, Piotrek odpowiada na pytanie. Piotrek Włoch, wymień jedną Katarzynę w naszym ośrodku. No, Katarzyna... Kasia Ręczak, bardzo dobrze. Grażyna, wymień drugą Katarzynę w naszym ośrodku. Kasia domagała. Bardzo dobrze. No to teraz pozostało, żebyś Kasia domagała. Trzecia Kasia w naszym ośrodku. Jak się nazywa? Zyznawska! Jezus, no uwielbiam was. Słuchajcie, same mądrale tutaj na zajęciach się pojawiły. Sabina też. Sabina, czy ty się zgadzasz, że mamy Kasię Zyznawską, Kasię Domagasię i Kasię Ręczak? Sabina, czy ty się zgadzasz? Kiwnij głową. Sabinka, kiwnij głową, jak się zgadzasz. Kiwnij. Ale tak, góra, dół, Sabina. Nie tak na boki, tak, góra, dół, góra. O, właśnie. Dobrze. Antoni, słuchajcie, zasypia. Grażyna, ty widzisz Antoniego? Widzisz, jak śpi? Antek, ziemia do ciebie! O, a psik zrobił Antek! Antoniego, o, psik! Antoni, słuchaj! Antoni nas tu chce zarazić chyba. Dobra, słuchajcie, spróbujemy szybciutko. Spróbujemy szybciutko napisać wiersz przez komputer. Nie będzie to łatwe, ale słuchajcie, bo wiersze czytamy, omawiamy i piszemy sami. Bardzo dobrze, świetnie. Bardzo dobrze. No to teraz poeta Antoni. Proszę mi, teraz słuchajcie, wycisza, a Antoni mi odpowie, co tutaj się działo, Antoni, na zajęciach dzisiaj. Omawialiśmy z nami, jak się pisze wiersze.
omawialiśmy sprawy, jak się pisze wiersze. Antoni, a skąd się biorą wiersze? Kasiu? Dobrze, ale skąd ci poeci Antoni piszą? Bo ja ci pokazuję, podpowiadam ci, stąd, tu. Adam Asnych pisze wiersze. No dobrze, ale skąd się biorą wiersze, Antoni? Julian Tuwim pisze wiersze. Bardzo dobrze, Antoni. Julian Tuwim pisze wiersze. Ale skąd on bierze te wiersze? No bardzo dobrze, słyszę tam dobrze. Z głowy. No właśnie, z głowy, okej. Okay. Z głowy, dobrze. Elegancko, tak jest. Dobra. Teraz Piotrka. Co jest, poezja? Poezja wiersze. Poezja wiersze, bardzo dobrze, Antoni. Teraz Piotruś Włoch. Co chciałbyś, żeby było w wierszu? Piotruś, co tutaj widziałeś, słyszałeś? Laskówna, przepraszam, a ty co tam cimkasz do tej do kogoś tam? Piotrek się zastanawia nad wierszem. Przepraszam, no. No. Piotruś, co byś chciał, żeby było w wierszu? Co tu się działo, Piotruś? Co słyszałeś? Proszę? Co słyszałeś tutaj, Piotruś? Co ci wyobraźnia mówi? O czym mówisz? O, psik! O kichaniu. Dobra, to tak mam napisać. O kichaniu. Dobra. O kichaniu. I słuchajcie, gdzie ląduje kawałek wiersza? Z głowy do gdzie ląduje? Do kapelusza, okej. Dobra. Do kapelusza. I mnie już nic nie rusza. Do kapelusza. Teraz proszę bardzo, Kasia do Magasia. Daj mi jakąś myśl do kapelusza. No Kasiu, co tutaj dzisiaj widziałaś? O, psik! Kogo spotkał ten katar? Katarzynę. Czyli spotkał mnie katar, może tak napiszemy. Kasiu, wrzucam za ciebie. Do Magasiu, wrzucam za ciebie. Proszę, cyk. Dobra. Teraz Grażyna. Co tutaj dzisiaj było na zajęciach? Co chcesz, żeby było w wierszu? Katarzyna. Katarzyna i co? Uruchom wyobraźnię tu z głowy trochę. Mózg. Katarzyna i mózg, tak? Katarzyna i mózg. Wrzucam tutaj do kapelusza. Jeszcze nam została Sabina. Sabina, ty masz wyłączony mikrofon, więc napiszemy: nie mam głosu. Nie mam głosu. No, co się macie z tym mikrofonem, pani Lucyno? Okej, okay, słuchajcie, no to wiersz się pisze, mieszam, słuchajcie, wyciągam i już będziemy mieli nasz wiersz. Wiersz będzie dzisiaj krótki, no bo jest nas mało. Proszę bardzo. Aha, i tytuł jeszcze. Jaki damy tytuł? Jaki damy tytuł? No
No nie wiem. No taki tytuł, no nie wiem. Antoni, jaki byś dał tytuł wiersza? Apsik. Apsik! Zarąbisty tytuł od Antoni. Apsik. Apsik. Dobra, wyciągam pierwsze. Proszę bardzo, tutaj wyciągam za Antoniego. Ale co ja tu napisałem na tym tym? Nie mogę się odczytać, słuchajcie. Spotkał mnie... Piotrek, ty pamiętasz, co ja tu pisałem? Spotkałem... Spotkanie... Może spotkał mnie katar, nie wiem. Spotkał mnie katar, o! Widzisz, dobrze, że mam ciebie. Spotkał mnie katar. Karteczka ląduje na podłodze. Następna. Teraz losuję za ciebie, Piotrek. Dobra. Dobra. Tu się bardziej doczytam. Słuchajcie, pisanie wierszy, no to jest naprawdę ciężka robota. Bo trzeba też pisać wyraźnie. Dobra. Teraz za Kasię domaga się. O, dobra. Teraz za Sabinę. Sabina, za ciebie teraz. I Grażyna, za ciebie. Dobra. Słuchajcie, no to cóż. Szalony poeta, tylko głowa nie ta, ma zaszczyt przedstawić wiersz napisany przez Sabinę Uziębło, Antoniego Łomnickiego, Grażynę Lasek, Piotra Włocha i Kasię Domagasię. Wiersz pod tytułem Apsik! Wyjdę tu wyżej może, na samą tą. Apsik! Spotkał mnie katar. Omawialiśmy sprawy, jak się pisze wiersze. O kichaniu. Nie mam głosu, Katarzyna i mózg. Dziękuję wam bardzo za napisanie pięknego wiersza. Słuchajcie, widzimy się za tydzień. Bądźcie zdrowi przede wszystkim. I ćwiczcie mózgi, piszcie wiersze, bo warto. Bo warto pisać wiersze. Trzymajcie się, pa!